Czy ten może na słówko? Ale oczywiście, Shell, o co chodzi? Niech mi no wytłumaczy, dlaczego nie mogłam wejść na arenę? No właśnie, dlaczego nie mogłeś? No to ja się przecież tego pytam, dlaczego nie mogłam wejść na arenę. Przecież mogłam tam rozgromić każdego, rozmaścić każdego krasnoluda na arenie, jaki tam był. Ale nie, ty wolałeś wybrać Lilianę. No ale przecież miałem tylko do wyboru Lilianę, nie miałem ciebie, no jeszcze miałem Win, ale no tak, chciałem Lilianę, żeby dobrze zaperkować. Co to znaczy w ogóle zaperkować? Kim ty w ogóle jesteś? Uważaj sobie, Shay, bo jeszcze mam różdżkę kontrolną. Tą różdżkę kontrolną to ty sam możesz wsadzić, wiesz gdzie. W sumie masz rację. No ale nie miałem wyboru, no. I wiesz, no... Nieważne, ale mogłabym po jeszcze coś tam ponapierdzielać. I teraz co? Ale będziesz miała szansę jeszcze ponapierdzielać. Niby w jaki sposób? No jeszcze są walki. Jeszcze nie koniec zabawy. A więc twierdzi ten, że jeszcze się zabawimy? Tak, i tak, i nie. To znaczy, no na arenie, a no to na arenie, o czym żeś ty myślał? Nieważne. Więc może chodźmy, bo już nie mogę się doczekać rozwalania łbów. No dobrze, to chodźmy se. I witam was bardzo serdecznie z tej strony Herz699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Dragon Age Początek. O tak, skończyliśmy na tej właśnie arenie, zrobiliśmy 48% tej areny, więc jest naprawdę super. Dzisiaj planujemy zrobić ją na 100%, a jeżeli się nie uda, to zrobimy ją na 84%. Haha, chociaż mi się wydaje, że jednak ją pykniemy, bo tak naprawdę pozostały nam tylko takie poboczne walki i tak naprawdę już możemy stąd uciekać i na przykład zapieprzać fabularnie. A gdzie od fabularnie będziemy musieli iść? Musimy iść do Berży, się pochwalić tamtemu przydupasowi, że właśnie wygraliśmy na arenie, a potem będziemy mieli możliwość spotkania się z Harmontem. A więc tak tu będzie mniej więcej sytuacja wyglądać. A teraz może pogadamy z nim, chociaż pewnie nie będzie miał co do gadania. Ale im pokazałeś! Przodkowie uśmiechnęli się dziś do Lorda Harrowmonta. No właśnie, czyli będą tylko takie podteksty. Czy tu jest ten gdziomuś? Tak, on jest tutaj, ale jeszcze chcę pogadać na przykład z tobą. Jak ramię już mi się zagoi, ty kurzalcu zasrany, to lepiej uważaj! O ty gnoju pieprzony. Jeszcze fika. Ty w ogóle kim ty chujwa jesteś? Nieźle, jak na powierzchniowca. A może to jest ten przyboczny? Może. Tutaj te bez... Te siostry bez... jak one miały? Bezimienne. Milczące. No. Niechaj przodkowie czuwają nad twą ścieżką. A widzę, że chyba jednak tutaj nie będą za bardzo gadatliwi. Ten gnój. Tego nie było. Nie zawracaj mi głowy. No muszę właśnie pomedytować przed walką. Tak, to medytuj sobie. A my teraz idziemy tutaj i sobie teraz powalczymy. I teraz właściwie będziemy w naszej drużynie. Ale póki co najpierw sobie z nim pogadajmy. Dobrze cię tu widzieć, strażniku. Niektórzy liczyli na to, że się pojawisz. Rzadka to okazja zmierzyć się z kimś o tak egzotycznym wyszkoleniu. Skoro o tym mowa, pewne osoby miały nadzieję, że weźmiesz udział w czymś bardziej nieformalnym. Wchodzę w to, co masz na myśli. O, takie dziwne, ale okej. Nieformalny. Chciałbyś powiedzieć nielegalnym? Nie interesuje mnie to, żegnam. Dobrze, zapytam pierwsze, co masz na myśli? Powiedz tylko słowo, a znajdę ci drużynę z jednego z młodszych rodów. Rzadko mają okazję sprawdzić się w próbach. To głodna banda, która korzysta z nietypowej taktyki. Żeby nie było niejasności, tu nie ma mowy o żadnych zasadach pojedynku. Jeśli chcesz zwyciężyć, musisz na to zapracować. Dobra, chcę przystąpić do walki drużynowej.
kim się mam zmierzyć, co to będzie i co z tego będę miał? Młodsze rody interesują się nieortodoksyjną taktyką. Często zatrudniają najemników jako dodatek do tradycyjnych metod walki. Wszystkie chwyty dozwolone to trafny opis. Płacimy zwycięzcy niewielkie sumy, może jakąś premię od czasu do czasu. Ale tu nie chodzi o pieniądze. Chodzi o umiejętności i możliwość popisania się nimi. Dobra, na razie wrócę później. Będę tu czekać. Żeby sobie zapisać, chociaż tak naprawdę i tak dużo nie ma. Jeszcze nie zrobiliśmy, ale już tak wolę dmuchać na zimne. Dobrze, nagrywa się, tak się muszę cały czas upewniać, bo jeżeli coś się odpierdzieli, to już nie wrócę. Więc okej. No i sobie akurat te walki sobie tak popykamy. Już oczywiście naszą tutaj drużyną, tamci już się nie będą do nas dołączać. Więc teraz akurat może Shelly coś tutaj wywojuje razem tutaj z Win, bo już Liliana już miała trochę mały przesmak na próbach. A teraz wszyscy staniemy na arenie, więc dobra, lecimy. Gotów na sparring? Dobra, chcę do walki drużynowej. Mamy paru młodych wojowników, którzy aż się do tego palą. Zapewniam cię, będzie trudno. Serio? Okej, już od razu, bez takich cutscenek, że coś tam, nie, areny, nie, tylko od razu już zapieprzamy. Więc co my tu mamy? Mamy już tutaj takich dobrych zbrojnych i mamy jednego maga, więc już chyba wiadomo, na kogo Shale pójdzie. W pierwszej kolejności, może nawet tam pójdziesz z Lilianą. Zrobię to. Ja tutaj od razu zaperkuję ten perk. O ile nic tu się nie stanie, jeszcze na maga. Nie ugnę się! Ajajajajajajaj, wszyscy się rzucili na mnie. To może Liliano, dopomóż mi. Zakończyć ich żałosne żywoty! Nie chcę się leczyć, bo za dużo tych miksturek tracę. A może jakoś będzie ok. Chyba że moment, moja postać. Ucieknijmy. Lupa. Jak to z twoją tą? Jest bardzo mało. Pomóżmy. Musimy walczyć. Gdzie teraz? Dobra. Skończmy to! Gotowa do drogi? Czy to zawsze musi się kończyć zabijaniem? Dobra, miksturka jednak. Cokolwiek powiesz. Okej, tu masz jeszcze... Hard. Nadal ich jest trzech. Najgorszy będzie tamten. Ten mu bardzo mało, więc może jakoś spróbuj go atakować. Tu by się to przydało. I sama Shale mi została. O kurde, faktycznie trudno. No i tyle było z oszczędzaniem miksturek. O! Okej, dobra. Czyli nie jest tak łatwo, jak mówił. To jak mamy to zrobić? Na maga dobrze, żeśmy popykali. Musimy się skupić chyba na jednym. Musimy eliminować jedną osobę, potem drugą, trzecią i na końcu czwartą, żeby było tak, że ich jest mniej, a nas jest więcej. O, tylko żeby to właśnie wyszło fajnie w praktyce. Ale Liana mniej więcej i Shale mogą perkować te obszarówki, żeby jeszcze tamtych troszeczkę zmiękczyć. Tylko że to tak łatwo powiedzieć, a trudno zrobić, prawda? No gotów właśnie. Na sparring? Mamy. Dobra, ciśniemy jeszcze raz.
Nadciąga wróg! Gdzie mam zaatakować? Powiedzmy, że zaatakujesz na razie tego z frontu. Tutaj nam maga jeszcze raz. Raz. A ja zaperkuję to. Musimy walczyć. Okej, okej, dobrze. Przyjmuję twoją kontrolę. Dobra, Liliano, wolałbym, żebyś zaatakowała i teraz tak, tutaj. Teraz skupmy się na jakimś jednym. Kto tutaj może paść szybciej? Chyba tamten. Aha. Tak. Wszyscy na niego. Tak też zrobię. Dobrze. Cokolwiek powiesz. Okej, dobrze jest. Ja może się troszeczkę usunę. Jak zechcesz. Wow, co ja zrobiłem? No nie, automatycznie mi kółko nacisło i teraz straciłem najsilniejszą miksturę chyba, nie? No straciłem! Czy było więcej tych... Wiecie co, nie, wrócę, ja nie mogę tracić takich mikstur, więc robię cięcie. Okej, jestem z powrotem. Czarno to widzę, naprawdę czarno to widzę. Już na dzień dobry taki trudny poziom jest z tymi walkami. To jest coś niebywałego, kurde. Naprawdę. Wszyscy teraz znowu mają po pół. Nie wiadomo kogo zaatakować. Postanowiłem, że tego zaatakuję, więc może będzie okej. Co za bałagan. Okej, mogę tego wziąć. Shale już, no już pada. Muszę, no muszę. Okej, jest jakiś skill? Nie. Nie ma dla ciebie nadziei! Kurde, no. Gdzie mam zaatakować? Zaatakuj... Atakuj może tego właśnie. Ty jesteś ogłuszona, ale zaraz... Dojdziesz do siebie. No, no nie, no nie wierzę, no. Kurde, no trzech takich silnych, jak ja mam ich pokonać? Za niedługo to w ogóle nie pykniemy na tej arenie. Kurde, no ale chciałem popykać tą arenę. I tych przeciwników jest jeszcze tyle, że to jest głowa mała. Dlaczego to zawsze mi się wydawało, że ta gra była mniej więcej łatwa? Znaczy nie, ta gra mi się nigdy nie wydawała łatwa. Że na łatwym poziomie było cholernie trudno. A teraz jeden poziom wyżej i takie trudności. Ja nawet nie chcę myśleć, co się dzieje na jeszcze trudniejszych poziomach. Pewnie na tych poziomach to jeszcze ludzie pewnie mówią, że o, jeszcze na tym etapie tutaj nie przychodzą, nie? Ech. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Jeżeli się nie uda, kontynuujemy dalszą fabułę. Gotów na spać. Nadciąga wróg! Czy może źle robię, że tego maga atakuje? Nie no, musimy maga, bo przecież będzie tak perkował, że aż głowa mała. Dobra, spróbujmy tak tego. Zrobię. Muszę chyba tą umiejętność, tą co na początku daję, bo tak troszeczkę o tym zapominam, no ale kurde... Cokolwiek powiesz. Jest wtedy niebezpiecznie, kiedy już oni są tutaj za bardzo blisko. Poza tym to trwa dosłownie jakiś krótki czas. To w ogóle nawet nie mam zaznaczonego, kogo chcę atakować. Znowu zużyjesz to, chociaż może zabiję kompletnie, to może teraz ty zaatakuj tu. Ale chyba za wcześnie to użyłem. To się ładuje.
Tu powinienem coś na nią popracować, bo wszystko idzie randomowo. Tutaj cały czas ją tutaj perkuj. Tak, oczywiście. Skupmy się na jakimś jednym. Jak sobie życzysz? Gdzie teraz? No to uleczenie to mam nadzieję, że dajesz na mnie. No tu nie mogę nic zrobić. To może to. Naprawdę jesteś takim głupcem? Okej, dobrze, uleczyła mnie. Ty już pokonałaś, więc super. Więc ja cię teraz posteruję. Jezu, za szybko to zrobiłem. I teraz. Dobrze, teraz powinniśmy jakoś jako tako to pyknąć. Weź sobie małą miksturkę. Tak zrobię. Tego atakuj. Jano, pyk. Dobrze, jeden padł. To jest kto? W sumie jest jeden. Nie, ten ma najmniej. Oczywiście. Okej, dobrze. Mam nadzieję, że na tamtego pyknąłem. Będę rozkazywał. Okej, dobra. O, chwila, moja postać. Jeszcze się to ładuje. Jezus, mar. Chwila, moja postać. Może uda mi się uciec? Jak zechcesz. Może takiego kujawiaczka zrobimy? Tak jak to było na ostatnich walkach? Dacie radę? Teoretycznie to powinna robić albo Win, znaczy nie Win, albo ta Shale, albo Liliana. Kurde, no i było z uciekania. Ale teraz już mamy większą szansę, ponieważ ciebie atakuje na hita. Stwórco, miej nas w swojej opiece. Okej. I końcówka. Końcówka! No chyba se jaja robicie. Gotowe. Jezus. Dziesięciolecia stania na deszcz. Dobra robota, strażnie. Należy ci się część pieniędzy z biletów. Daj mi znać, jeśli zechcesz znów spróbować. Wrócę później. Będę tu czekać. Ja pierdzielę. No i tylko tyle dostaję? Ja pieprzę. Tak, jesteśmy zgubieni. No. Masz rację. Co robimy? Jeszcze jedną walkę? Ale jedną. Potem wrócimy tu w razie czego. No, możemy sobie, bo tylko dwa miksturki poszły. Nagrywa się, nagrywa. Kurde, no nie wiedziałem, że tak. Może teraz będzie łatwiej, o. Może tamci byli jacyś dopieprzeni, o, że tak mogę powiedzieć, a teraz będą jakieś bananki, nie? Fajnie by było. Nie, dobra, od razu już tam nie będziemy gotów czekać. Gotów na sparring? Z kim będziemy walczyć? Młodsze rody interesują się nieortodoksją. Aha, czyli to tak płacimy będzie. Zwycięzcy niewielkie sumy. No dobra, chodźmy. Mamy paru młodych wojowników, którzy aż się do tego palą. Zapewniam cię, będzie trudno. Znowu? Zbliżają się wrogowie! No. Dobra, czyli mamy jednego człowieka, czyli pewnie to jest ten najemnik, znowu oni. I mamy dystansowca tam jakiegoś. Gdzie mam zaatakować? No, dystansowiec, tam dystansowiec. Dobrze. To byśmy mogli skupić cały gniew na tych wojownikach. Oczywiście. W szczególności na tego człowieka. Mogę go wycelować, okej.
Shale, ty musisz to nadal włączyć. A co ja robię? Dobrze, byłem na siebie. To, od razu. Moja magia szybko sobie z nim poradzi. Okej, może ja sobie właśnie go popykam, tak? Ambivalentnie. Natomiast... ty znowu zużyjesz wszystko. Niedobrze. Dobra, chodźmy na niego. Teraz jesteśmy ogłuszeni. No kurde, nie, nie używaj tego. Dawaj. No przecież tego znowu nie damy rady. Ja pierdzielę. Do dzieła! Gdzie teraz? Okej, pokonajmy tego. Jak to wygląda? Strasznie, kurde. Natychmiast. Nadchodzą łowowy! Uwaga! Gotowa do drogi? Ze wszystkich. Kiedy chcę zrobić skilla, to mnie spychają. Nie, dobra. Będziemy chyba jednak fabularnie cisnąć, bo to nie ma sensu. To jest coś nie, to jest niedorzeczne, kuźwa. Poziom normal. A to jest jakby poziom ultra hard. Więc wczytujemy i wypieprzamy z tej areny. No to nie mamy 84%. To nawet, no powiedzmy, że 60%. Kurde, no. Nic nie wychodzi. Szczerze powiedziawszy, to wychodzi tak, że ten Dragon Age tak naprawdę na, jak jest gadanki, jakieś takie luźne powiedzenia, to jest spoko, a jak coś już jest coś nie tak, to już jest nie fajnie. Znaczy w sensie walki. Czyli im nie ma walk, tym jest lepiej. No to wychodzi, ale jest nudniej. Bo tutaj tylko gadanki są, nie? Na tą serię musimy ukończyć. A jesteśmy gdzieś tak mniej więcej w połowie. Dobra. Dość tych walk. Jeszcze sobie z jednym gościem tylko pogadamy tutaj i wyjdziemy stąd. Gratuluję udanej walki. Mój kuzyn postąpił roztropnie, wybierając właśnie ciebie. No i gitar. Dobra, chodźmy do tej oberży. Chodźmy się uchlać za te smutki. Właśnie, zapijmy smutki w butelce wódki. Ale tam nie ma wódki, Herus. A, no to nie wiem, to w jakimś trunku, który nam dadzą. Jeszcze może po drodze... A, nie po drodze. To kiedy indziej damy mu tamtego bryłkowca. I nie wiem, ile jeszcze tam bryłkowców mamy. No teoretycznie cały Orzammar żeśmy spenetrowali, więc... Chyba, że o jakimś miejscu zapomniałem. Ale okej. Szkoda też, że nie mogę założyć tej super ekstra. Nasza czarodziejka mnie obserwuje. Przywodzi mi to na myśl mego dawnego pana, któremu zmiażdżyłam głowę. Tak przynajmniej mówią. O, przepraszam, Shale. Po prostu mnie ciekawisz, to wszystko. Jak zwykł mawiać mój pan podczas swoich eksperymentów. Ja nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła. Fascynuje mnie po prostu sam fakt twego istnienia. Z jednej strony wydaje się, że to taka smutna, samotna egzystencja. Z drugiej zaś jesteś tak potężna. W przeciwieństwie do ciebie żaden ze znanych mi golemów nie miał wolnej woli. Czy mogę zapytać, w jaki sposób zamierzasz ją wykorzystać? Po zasianiem postrachu wśród podniebnych szkodników? Tak, poza tym. Nie wiem. Na razie miażdżenie głów bardzo mi się podoba. Cóż, to już coś. Okej. Taka milutka pogadanka. Teraz lecimy na berży i mam nadzieję, że nie słychać tego smażenia w koło tam w tle, bo kuźwa jak zwykle się nie toleruje, że się tu nagrywa, nie?
Dobra, chodźmy do oberży. Zapijmy smutki. Trzeba ci czegoś jeszcze, strażniku? Co my tu mamy? Tu mam trochę... A tylko kogoś szukam. Okej, okay, możemy jeszcze zapytać. Tak? Może pomogę. Szukam Dulina i tego ogra. No dobra, to najpierw Dulina. To pewnie na ciebie czeka. Stolik z tyłu. Aha, dobra, to jeszcze chciałbym pogadać. Trzeba ci czegoś jeszcze, strażniku? No, szukam. Tak? Może pomogę. Ogrena? Powinien być obok beczki na śmieci. Łatwo zauważyć, wszyscy go łukiem obchodzą. No i się czegoś napijmy. Trzeba ci czegoś jeszcze, strażniku? Proszę coś do picia. Mamy 52 gatunki piwa, 17 rodzajów miodów pitnych i tuzin gatunków importowanego wina, więc pewnie znajdziesz coś dla siebie. Co podać? No zobaczcie, to jest tak. Proszę piwo, proszę miód i kolejkę najlepszego piwa dla mnie i pozostałych gości tego przybytku, a nie ma win. Kurde, no i co tutaj? A może ja bym się teraz chciał winka napić? Dobra, napijemy się miodu, o, na osłodę życia. Mam wielokrotnie nagradzany miód, który sprowadzamy co miesiąc od pewnej rodziny z powierzchni. Tylko 1,5 srebrnika za kubek. No dobra, bieram. Jeden miód. A nie powiesz coś? Słyszałam, że rozmawiałeś z lordem Harrowmontem. Jeszcze to nie. Krasnolud. Przedkłada interes Orzammaru nad własny. Cóż, muszę zająć się innymi klientami. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, po prostu mnie zawołaj. 1,5 srebrnika. Trzy te miedziaki. No kurde, no. Dobra, ostatni stolik, czyli tam, bo tam mamy. Gdzie jest ta beczka ze śmieciami? A, no to nie widać beczki ze śmieciami, ale okej, okay, najpierw sobie pogadamy. A może z Ogrenem pogadamy? No. Czego chcesz? Ej, słyszałem o tobie. Jesteś szarym strażnikiem i przybywasz z powierzchni. Podobno na świecie bardzo źle się dzieje. Ludziska opowiadają, że przyłączyłeś się do karawany Harrowmonta. Spodziewałem się, że to właśnie ty. No wiesz, pomożesz mi odszukać Brandę. Ale wygląda na to, że jesteś taki sam jak wszyscy inni. To znaczy? Ale zobaczymy. Powiem o tobie słuchaj. Jezus, nie mogę się skupić, kiedy tam tak hałasuje, no. A, wszyscy inni, czyli kto? Rządni władzy, panowie. Interesuje ich tylko to, kto posadzi dupsko na tronie. Nie musisz zgrywać głupiego, strażniku. Ich sługusy przychodzą do mnie tylko wtedy, kiedy czegoś chcą. Jeśli chcesz poznać sekrety patronki, to weź się do roboty i ją znajdź. Tym właśnie jest Branda? Jest patronką. Dziwne te teksty. Albo ja je źle czytam, albo naprawdę ktoś to układał, naprawdę taką polszczyzną zajeżdżał, że naprawdę, no kurde, no, aż mi się przypomina ten sketch kabaretowy Moralnego Niepokoju. Do Basinego Ogródka, że co? Do Ogródka Basi, ty! No i tam wiadomo. To jedyna żyjąca patronka w tym mieście. I minęły już 2 lata, od kiedy zaginęła w głębokich ścieżkach. 2 lata i nikt ręką nie kiwnął, żeby jej poszukać. Jakie to ma znaczenie? Chcesz poznać jej tajemnicę? Po to Harrowmont cię tutaj przysłał? Wiem, że coś węszył. Próbował się dowiedzieć, czego szukała. Ale nic mi nie chce powiedzieć. Chcę ją sobie przywłaszczyć. Odrobina zaginionej technologii przodków, żeby pozbyć się Bejlena? O czym ty mówisz? Jaka technika? Ty też jej szukasz, oczywiście. Tylko to wszystkich interesuje. Cóż, walić ciebie i twoją matkę też. O ty! Muszę się napić do cholery.
Załatwiaj swoje sprawy. Dopóki twój szef nie przyłoży się do poszukiwań, nie wydusisz ze starego Ogrena nic, prócz gazów. A ty gnoju pieprzony, już się rozliczymy kiedyś. Ale teraz kończę odcinek, no aby powrócę na mikrofonem. Kończymy odcinek, co udało nam się, raczej nie osiągnąć. Nie osiągnęliśmy tego, że nie pokonaliśmy areny i mam nadzieję, że Shale nie będzie na mnie zła. Jedyne pozytywy to napiliśmy się miodu i to tylko tyle. Shale to pogadała z Win. Jedną walkę można, arenie zrobiliśmy. Więc tak to mniej więcej wygląda. Można powiedzieć, że taki trochę odcinek ambiwalentnie. Może tam wrócimy, kiedy będę miał pełną już uzbrojenie, będziemy trochę silniejsi i zawsze coś będzie, bo ponieważ troszeczkę planuję, żeby jeszcze trochę gdzieś tam pogęgać, jeżeli chodzi o zadanie poboczne. Więc może na pewno to zrobimy, o ile nie zapomnę, ale na pewno nie zapomnę. Więc tak tutaj sytuacja się kreuje, więc skończymy. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i mam nadzieję, że oglądacie Herosa, bo Herosowi jest czasem smutno, kiedy widzi tylko jedno wyświetlenie na odcinku, który wstawia. To jest niefajne, ale liczę, znaczy wierzę, że po prostu jeszcze nie oglądaliście kilku poprzednich odcinków i jakoś to subiektywnie nadrabiacie, więc tak to liczę. Więc mam nadzieję, że jako tako będziecie śledzić mój kanał. Dzwoneczek nie mówię, bo wiadomo, co z dzwoneczkiem się dzieje i do zobaczenia w następnym odcinku i mam nadzieję, że następny odcinek będzie o wiele lepszy niż ten i będzie bardziej kreatywniejszy. A i zapraszam na sobotni odcinek, bo nowa seria będzie, więc mam nadzieję, że kogoś zaciekawi, więc trzymajcie się ciepło, cześć!